Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj wyruszamy razem z moim uczniem na poszukiwania starych gierek. Zajrzymy też do sklepów z nowymi gierkami. No i co? I lecimy. I lecimy, no. Do zobaczenia za chwilę. Sklep z grami, też akcesoria są do PlayStation. Już jesteśmy po Game Mani. Pokaż młody Anacinie, co masz w torbie, co tam masz fajnego. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Na Tropie Retro. Nie będę dłużej przeciągał, jak to mam w zwyczaju, od razu przechodzę do rzeczy. Pierwszą pozycją, którą Wam pokażę, jest taki dwupak Battlefielda 2. Oryginalne pudło zawiera podstawkę do gry Battlefielda oraz szeregowca Ryana. W tym tutaj oto przed Wami jest Battlefield razem z dodatkiem, aczkolwiek film już posiadam w kolekcji DVD, więc jeżeli miałbym ochotę podmienić, to podmienię. Poza tym znajduje się też oczywiście instrukcja, jakieś materiały reklamowe, gierki oczywiście kompletne razem z instrukcjami. Zarówno jedna i druga, komplecik. I to będzie gierka pierwsza podwójna na peceta. Kolejnym przedmiotem jest coś, co dostałem za friko. W sklepie, który regularnie odwiedzam, zapytałem o cenę. Właściciel otworzył pudełeczko, zerknął do środka. Zobaczył oczywiście to. Babeczkę. I że nie ma numeru seryjnego. Znajduje się w środku tylko soundtrack oraz dodatkowy bonus DVD. Jest figurka do złożenia, nienaruszona. Jeszcze nie wycięte, razem z instrukcją, jakimś tam pierdółką. Z jakąś pozostałością po innej grze. Mapka z Wiedźmina, bardzo fajna. Tutaj wystarczy tylko, jak sobie dwójeczkę angielską do tego dołożę i będę miał fajny zestawik. Babeczkę zostawię sobie tutaj na pamiątkę. Bardzo fajne pudełeczko.
super na półeczkę, elegancko. Przechodzimy dalej. London Taxi, Rush Hour. Jest to pierwsza gra na PlayStation numer 2. Razem z instrukcją. Będzie można się pościgać troszeczkę. Następną pozycją jest Mythmakers. Orbs of the Doom. Również komplecik. Ekstra, tylko pudełeczko upierdzielone, strasznie trzeba będzie doczyścić. I trzecim, ostatnim tytułem na PlayStation 2. WRC 2 Extreme. Też komplecik. Gałeczka, myślę, że za jakiś czas będę ogrywał to na konsoli. To są trzy pozycje właśnie na PlayStation. Przechodzimy dalej. Silent Hunter 2 na PC-ta w takim fajnym boksiku dodatkowym. Późniejsze wydanie. Gierka nie zawiera instrukcji w pudełku. Możliwe, że na płycie jest. Bardzo fajnie się prezentuje na półce. Takie srebrne pudełeczko. Za 2 euro właśnie w tym sklepie wziąłem, w którym dostałem Wiedźmina. Przechodzimy teraz do wersji pudełeczkowych. Wygrzebałem w sklepie u Murzyna na wagę. Są to sterowniki do Sound Blasterka. Kto wie, a może się przyda. Pinball Arcade od Microsoftu. Nigdy nie znam tych stołów. Pierwszy raz zobaczyłem to właśnie też u Murzyna na wagę. Sprawdzę ten pinball, jak będę miał okazję. I następną pozycją jest również pinball. Z dinozaurami, Zaginiony Kontynent pod tytuł. Ładny dinozaurek, dlatego wziąłem, zobaczyłem takiego gada, mówię, kurde, biorę. No i to jest coś fajnego, co znalazłem na targu. Alone in the Dark 2, kurczę, no rarytas. Dwójki nie posiadałem w zbiórach, bardzo się ucieszyłem, naprawdę stara gra po angielsku, jeszcze instrukcja w okładeczce, no fajne pudełeczko. Wolałbym oczywiście no, Big Boxa, ale no taka na razie musi wystarczyć. I okej, przechodzimy dalej, kolejną pozycją na PC-ta są szachy. Szachmaty, kurczę, czy ja w te szachy? Wyglądają na screenie tutaj z tyłu bardzo podobnie do takich, które ogrywałem w dzieciństwie, aczkolwiek wszystkie szachy są podobne, więc nie jestem przekonany, czy na pewno był ten. Mamy ostatnią pozycję na PC-ta, Sound Park z 99 roku, dość zabawna gierka. Ta wersja właśnie krążyła po znajomych w czasie, kiedy tym Sound Parkiem zacząłem się interesować. Bardzo lubię ten humor, fajna giereczka. Przechodzimy do... Do tego przechodzimy. Osoby, które były na live'ie, widziały, już pokazywałem ten tytuł. Pierdorowałem u mnie w mieście. Otworzymy pudełeczko. Jest to, jak widać, Mortal Kombat 3. Instrukcja jest dwujęzyczna, po niderlandzku i po francusku. Ale gierka jest po angielsku, więc ujdzie. Pudełeczko w przyzwoitym stanie, dałbym mu takie 4. 4 minus może. Sztywne, trzyma się, troszeczkę może wyczyścić tylko. I Mortalek oczywiście, mordobicie u nas w domu ogrywane od pierwszej części. I jeszcze Made in Israel, produkowane w Izraelu. Tutaj z tyłu możecie zobaczyć. Mamy żydowski Mortal Kombat. Mortale znalazłem na jednej z grup u mnie w mieście. Za 12 euro dokonałem zakupu. Jeszcze to cena taka, którą byłem w stanie zapłacić za ten tytuł. I tym oto sposobem doszliśmy do wyczerpania gier. Ale, jeżeli dobrze przypatrzyliście się filmowi z polowania, to wam coś teraz pokażę. Miałem pomocnika podczas dwóch wypraw. I nie wiem, może gdyby nie pomocnik, to bym wrócił może z jedną czy dwiema takimi figureczkami. Ale kurde, pomocnik namawiał i mam tutaj całą drużynę pierścienia. Prawie całą. Legolasik. Może będę kładł, one nie chcą się to za bardzo trzymać. Legolasik. Hobbit, nie wiem czy to jest Peregrin. Aragorn. Aragorn ustanie. Ustanie, dobrze położę Aragorna. Mamy tutaj kolejnego elfa. Ta postać jest zajebista. Najbardziej podoba mi się ta figurka właśnie. Tutaj następny zjeździec, władca olifantów. Oczywiście Gimli, niezwyciężony. I... You shall not pass! Gandalf. I kurczę, no mój pomocnik młody
No weź kup. Tak krążyliśmy i kurczę, no i kurczę, pomocnik mnie namówił. Oczywiście podzieliłem się z nim figurkami, dałem mu Aragorna oraz Legolasa. Teraz jest czym wypełnić luki w półeczkach. Naprawdę bardzo fajne figurki. Jakiś czas temu spotkałem na targu tego samego Gandalfa i był tam jeszcze Saruman, ale wołała babeczka po 12 euro za sztukę. I no i jeszcze jednego może bym się, na jednego może bym się skusił, ale kurczę, nie na całą drużynę w takiej cenie. Tutaj znalazłem za połowę tej ceny, więc o, tutaj z ciupaką, z siekierą Gimli na samym przodzie będzie stał. I patrzcie, Gandalf robi. Ruchomy Gandalf, fajny, tutaj za wajchę się przekłada i rzuca zaklęcie. Dobrej jakości plastiku, bardzo szczegółowe. Prezentują się lepiej niż figurki z wielu kolekcjonerskich edycji gier. No ta jest, kurczę, mega. Czy tutaj bym mu twarz domalował, taki uśmieszek. No i z moim młodym pomocnikiem popłynąłem finansowo. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. W sobotę wybieram się na kolejne polowanko. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie, co warto będzie pokazać. Tymczasem bywajcie, a ja idę się bawić figurkami. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!